Dobra, chcesz się schować. Co my tu mamy? Paralotnia jest? Jest, wszystko jest. Dobra. To zanurzmy się. Zobaczymy, co z tego będzie. Co jest? Gdzie jestem? Startowisko w pozwoleniu. No i jesteśmy na startowisku pod Zwoleniem. Akurat po prostej z wiatrem Cessna 150. No i niech sobie leci do siebie, a my niedługo, jak wszyscy dotrą, też będziemy rozpoczynać loty. O, dzisiaj na startowisku nowy nasz kolega. Cześć. Mateusz. O, może tak się ustawię, żeby nie pod słońce, ponieważ nic nie widać. A teraz w całej okazałości. Tomasz i Mateusz. Czekamy jeszcze na kolejnych lataczy. Cześć, witamy Cię. Może być, tak. Czy tu za tym? Cześć, witamy serdecznie. Grzegorz. Cześć, Mariusz. Bardzo mi miło. Mateusz. Mariusz, powiedz mi, bo tak się od razu zastanawiamy na Twoim wjeździe. Co to za monstrum? Co to jest za silnik w ogóle? Rotax? Rotax, tak. 3, 3, 6, 6? Coś takiego. Coś takiego. Skrzydło, śmigło Eproxa 130, 150. No, ładna trajka. Jest kolejna Xara Picasso. Co tam wciągać? Nie ma do czego. Cześć. Tomek. Grzegorz. Tak jest. Tradycyjnie witamy prezesa. Cześć, Ramut. Fajnie. Na razie. Tak, rzepaków jest sporo. Czekamy na decyzję, ponieważ wiatr na razie kręci, a miał być południowy wzdłuż startowiska. Myślę, że tak będzie. Także jeszcze chwilę zaczekamy. Cześć. Kolejny latacz z nami. Witam wszystkich. Cześć, cześć. Lecimy, nie? No ja czekam, aż wystartuje Mateusz, bo chcę, żebym spojrzał na niego i ja zaraz po nim. No właśnie wystartowałem z pozwolenia. Wiatr troszeczkę nas opóźnił, bo kręcił strasznie. Miał być południowy, potem wszedł na północny, potem wschodni. No ale udało się. Zaraz lecimy do Czarnolasu. Przede mną miejscowość Zwoleń, powiat zwoleński. Tutaj w tym miejscu latam po raz pierwszy. No i tutaj, jak możemy zobaczyć, moi drodzy, trasa numer 12, droga krajowa. Na prawo, jak się tutaj spojrzymy, jest to kierunek Radom, a tutaj w tą stronę jest Zwoleń. Przejeżdżam przez Zwoleń w kierunku Puław i na Lublin. Zobaczcie, ile bocianów. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale stado całe bocianów przy polu. Super. Jedno statko, drugie statko. Dwa stada bocianów.
rzadko się zdarza, żeby latać nad bocianami. Zazwyczaj to one nad nami latają. Taki żarcik. A ja ze Zwolenia lecę w kierunku Czarnolasu do pana Jana Kochanowskiego, który zaprosił dziś pod swoją lipę. Widać azoty Puławy, w tej chwili bardzo ładnie Puławy. Oczywiście wieżowce w Dęblinie na lotnisku również. Rzepaki już bardzo ładne, pięknie się pożółciły. No, termikę jeszcze tutaj nad drogą bardzo ładnie czuć. Jeszcze ładnie podnosi. A do Czarnolasu zostało mi dosłownie 5 km. No i moi drodzy, doleciałem właśnie do Czarnolasu. Także Czarnolas, miejsce, w którym mieszkał kiedyś Jan Kochanowski. Dworek Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Posiadłość Jana Kochanowskiego, który pisał swoje fraszki, treny. Jana Kochanowskiego nie można nie znać. Zazwyczaj odwiedzałem te miejsca z dołu. Dzisiaj mam okazję odwiedzić z góry. Ja was widzę. Jestem na waszej godzinie 10 w dole delikatnie. Bardzo ładnie, całą Ferajnę widać. Jeden za drugim, jak do podchodzenia do Okęcia. Rajmund, ja niestety muszę lecieć z powrotem już, bo mi paliwa będzie brakowało. Zaczyna mi się rezerwa świecić. Tak, jeszcze zahaczę tutaj o Policzną od Kościół. No i będę wracał, bo już mamy tylko 3,5 litra. No i aktualnie dolatuję do miejscowości Policzna w powiecie zwoleńskim. Moi drodzy, kościół w Policznej. Wiele pocisków wystrzelonych podczas II wojny światowej przez Niemców nie detonowały, zostały tutaj w tutejszych murach. Skrzyżowanie w miejscowości Policzna, prosto na Zwoleń, w prawo do Pionek. Trawersikiem. No i pode mną miejscowość Wilczowola. Szkoda, że to jest autostrada z dymu, a nie z chmur. Tomek właśnie poleciał. Bardzo, Rajmund, ładnie was widać tak w szyku. Mówię, że bardzo ładnie was w szyku widać. Tak jak my tutaj lecimy. Na twojej godzinie pierwszej będzie startowisko. No my z Rajmundem czekamy na ciebie. Tutaj Mateusz leci na swoim rydwanie. Tak jak z mojej pozycji jest 4 km do startowiska. Cementownie w Ożarowie bardzo ładnie widać, czyli ta widoczność jest bardzo duża.
elegancko polatamy dzisiaj. Bajka. No, Rajmund się szykuje już do lądowania. Jest jeszcze Pcin, także niebawem będziemy się spotykać na tamtym startowisku. Piękne żółte rzepaki i ziemia zwoleńska tym razem. Panowie, to co? Kończymy na dzisiaj. Kończymy. Dzięki. I do zobaczenia.